Wszyscy pracownicy rodziny królewskiej starają się obecnie chronić królową Elżbietę II przed koronawirusem. Okazuje się jednak, że monarchini mogła mieć kontakt z osobą zakażoną. Liczba chorych na COVID-19 rośnie w zastraszającym tempie na całym świecie. Wirus nie oszczędza nikogo wśród. Zakażonych znaleźli się Tom Hanks, książę Albert II, a także książę Karol. Reklama gdy okazało się, że syn królowej Elżbiety zachorował, natychmiast został izolowany, a także poddany leczeniu królową. Wniesiono wraz z mężem do jej posiadłości w Windsorze. Jednak niepokojące wieści płyną i stamtąd. Jak donosi Desun, koronawirusa potwierdzono także u lokaja królowej, który na co dzień ma z nią bliski kontakt. Wszyscy są przerażeni, boją się nie tylko o siebie. Lecz również o królową i księcia. Jeżeli wszyscy do tej pory nie zostali zbadani, już wkrótce będą. W powietrzu wyczuwalny jest strach, twierdzi informator portalu. Pracownik obecnie przebywa w ścisłej izolacji. Obsługa pałacu stara się dociec, czy Lokaj miał kontakt z monarchinią już po zarażeniu. Zobacz więcej materiałów wideo.